No to i kolejny odcinek z Spellforce'a. Jesteśmy w kościanej świątyni Zaraha. I powoli zbliżamy się do końca naszej tutaj kampanii wspaniałej. Tylko jeszcze musimy się zająć czarnymi wieżami, które są denerwujące. No ale na spokojnie sobie poradzimy, no problem. Mamy tutaj specjalnego typa. No i jeszcze jak widać jest tutaj sporo tutaj ostrzy do rozwalenia. No te ostrze, cały koszmar jest większym problemem niż cała reszta razem wzięta. No dobra, weźmy sobie tak, zwiększmy sobie jakiś tam limit, dawać więcej gości. O, tych mocniejszych nie działają te. Nie działają czary, więc możemy wziąć więcej gości walczących w zwarciu. Co my tutaj mamy? No nic jakiegoś ciekawego. Jeszcze więcej ostrze koszmarów. Okej. To może być ostatni odcinek. Nie jestem pewny, czy damy radę w tym odcinku to wszystko ogarnąć. Bardzo możliwe, że się uda. Dobra, chodźmy dalej. Chodźmy dalej, teraz możemy na spokojnie już tutaj lecieć. Jakieś kolejne demony trawy. Stara mnia. No to wy panowie robicie ten zwiat, ale nie w tym kierunku co trzeba. Trochę słabo z waszej strony, że tak się wyrażę. Jakieś wieże? O, są wieże jeszcze. No dobra, czyli nam się przyda gość. Chodźcie tutaj, chodźcie. A weź tego demona. Co my tutaj mamy? Chodź tutaj gościu. Ożywieniec cały, jeden. No i dawać ten budynek. A my się tutaj zajmiemy tymi gościami. No jest trochę tych koszmarów, nie powiem. Więcej. Dobra, ostrze koszmar. Je trzeba tutaj targetować ostro. O, nie udało się. O, ciekawy tekst. Dawać więcej tutaj wojenników. Gdzie jest nasz rozwalator budynków? Weźmy tu gościa. Weźmy w ogóle gościa jako grupa. O. Będzie łatwiej. O, zabili nam kogoś. Weźmy jego jako grupę, a was bez niego na przykład. O, to powinno być lepsze. I chodźmy rozwalić tych gości. No, ty w sumie możesz tutaj podejść troszeczkę. Tam czarowanie. Teraz tego gościa, bo leci nam na tego zwiastuna chaosu całego. Podejdźmy trochę bliżej może. Fajny efekt niewchodzenia czarów masowo. Ale panowie, przeatakujcie go wręcz trochę może, co? No jest okej. Okay. Teraz... Nie tak blisko, no właśnie. Nie. Wy panowie też proszę odejść. Tutaj ten gość niech sobie stoi. O! Trochę chaosu się tu wkradło w moje poczynania. A niestety, jak się nie uda... 1600! Nieźle. A coś kompletnie nie chce się go zamrozić, no. O, nareszcie. Już tam pozabijał parę jednostek. Dziad, jeden. Dobra, weźmy w takim razie posiłki. A my od razu wam tutaj miejsce do respawnu. Weźmy tych postrachów. Goblin ożywieniec. Skąd jest goblin ożywieniec? A, no bo ja mam nekromantów kilku. Dobra, nekromanta przywołuje goblinów.
Dobra, no mumia nie ma żadnych starć, żadnych szans w starciu z naszą armią przepotężną. Tego potwora też spokojnie możecie bić. Jak on tutaj bije naszych wojenników? No słabo strasznie mu to idzie. Muszę przyznać. Niby jakiś kościany potwór, coś tego, a... No hita nie ma. Co tu jest? Zwierzę kolejne? Bardzo możliwe, więc weźmy gościa tutaj od razu do przodu. Na razie nie widzimy za bardzo, co tam jest. Wiemy, że jest jakiś budynek. Możemy na przykład zaznaczyć? Nie. No, ale on będzie go rozwalał. Nie, to nie jest zwierzę. Ale tak czy siak możesz sobie zacząć rozwalać. Chodźmy tutaj. A, dawajcie ten budyneczek. Weźmiemy na przykład goblina, jakiegoś czarownika, tu po skrzyneczkę. Tu jest menhir, jest. I teraz tak. Nie ma tutaj żadnych tych wież niby? Nie ma, dobra. Chodźcie panowie, tu jest jakiś potwór, no tam go załatwimy. Go. Zwiadowcy nadal tu są. O, tutaj jest wieża, dobra, więc gość się przyda. Co my tutaj mamy? Nic ciekawego niestety. Są jakieś koszmary? Nie wygląda na to. Dobra, wezmę falą lodu i ich tutaj potraktuję. Ty gościu, tam nic nie ma, więc podejść tutaj. Bardzo słusznie. Tak jest to. Przeciwnicy nasi zginą. Dobra, ty gościu, podejść tutaj, bo musisz rozwalić tą wieżę. A ja wezmę tego potwora jeszcze co łatwiej. Mam nadzieję, że nie będzie żadna około nasz bohater. No weźcie go tam, klepnijcie. No, tylko byle, żeby ciebie nikt tutaj nie atakował za bardzo. Się może troszeczkę cofnij. No, chyba się udaje. No, dobra, ja sobie poradzę tam z typem. A my chodźmy tutaj. Dobra, wy też możecie tu podejść. Nie zapominam o tym, że walczę tutaj z kościanym potworem. O, tu są te wieże, no i zdecydowanie coraz bliżej jesteśmy. Hokara, Ashira. Trzeba przyznać, że jakoś za specjalnie potężne te jego zasieki obronne nie są. O, właśnie. Właśnie, szybko, szybko. Są tu jakieś koszmary czy coś? Nie ma. Tak nie ma koszmarów, to easy. Nasza armia na spokojnie ich tu wszystkich wykończy. Nie wiem, gdzie ta mumia leci, no ale cóż. A, leci pewnie do swojego tam niebyłobożu. Dobra, już tam nie będziemy się przejmować tą jakąś jedną mumią. Dobra, ale wy nie lećcie tutaj do przodu, bo zginiecie wszyscy tragiczną śmiercią. Najpierw ten gość musi tu przyjść. Sekwencyjny kamień, okej. Och, dawać im jakiś sekwencyjny wybuch lodu. Też widzę, że nie ma takiej potrzeby nawet. Nie! No. Już myślałem, że gość nam tutaj zginął. To było niefortunne. Burzyciel, burzyciel. Nawet koszmarów nie ma. Co ta biedna mumia? Gościu, chodź tutaj.
Nareszcie ich tutaj bijcie ładnie. Chodźcie. A będę już szedł powoli do przodu. Co tu mamy? Znowu jakieś potwory. Ostrze koszmar. Dobra, niech sobie tam będą. Weźcie tego gościa na przykład. Dobra, ja zacznę sobie bić te potwory. A wy panowie do przodu. No, możecie nawet go atakować już. Dobra, ja się od razu zajmę ostrzem koszmar. I co, jesteśmy już tutaj? O, tutaj jest nasz przyjaciel Darius, czy Ereon, jak go tam nazywać? Dobra, atakujcie go. O, nie udało się zamrożenie jednak. Są tu jakieś te wieże genialne? Nie ma. Dobra, jak nie ma wież, to nie ma problemu. Nie spowalniają nas, tak trochę sztucznie. Chodźmy, chodźmy. Nie ma wież, prawda? Prawda. Dobra, dawaj ich. O, do sanktuarium jest portal. No niestety, dalej naszej armii nie będziemy mogli przetransportować. Trochę to smutne, ale co zrobić? Myślę, że jak będziemy grać wojownikiem w tą kampanię, planuję jednak jeszcze zrobić tą kampanię z perspektywy tego ostrza cienia, to będzie drastycznie trudniej. Głównie przez to, że są te właśnie ostrza i nie będziemy mogli ich jakoś przymrażać. I to w zasadzie jedyny powód. Ale zobaczymy, może nie będzie tak ciężko. No zdecydowanie w walce wręcz, no to jest katorga przeciwko tym ostrzom. Tutaj nasza armia się z nimi męczy niesamowicie. Dobra, tu nie ma na przykład jakichś skrzyneczek? Nie ma. Tutaj nic nie ma też? Nie ma. Łe. Trochę lipnie. Dawać już na tamtego, bo ten to spokojnie zginie od doty. Dobra, ostatnie ostrze tutaj. I uwolnimy Dariusa tutaj. No też zachował się bardzo logicznie, poszedł do miejsca, w którym nie ma swoich mocy, dał się złapać, no i cóż. No i tak to wygląda. Chyba, że zrobił to specjalnie, no, wiadomo jak to... Jak ten... Jak Doctor Strange w Avengersach. Dobra. Chodźmy tutaj do Dariusa. Co nam powiesz, dziadzie jeden? No proszę, czyli jednak aż tak źle z nim nie jest. Darius wygląda normalnie. Is it true? That is what I am called in your scripts. Darius is my name, the language of the Formers. Okay. You were the person who helped us
us in the battle over Fiara. You wrote... Yes, I gave Rowan the Book of Convocation. I whispered stories I had believed I could change the rules of the gods without being noticed. But for quite a while, I fled from their enragement, wandering throughout the world, until I started to feel the circle awakening, and I decided to act once again where my brothers and sister, but I was a dunce. With what tak you've done, true. You have created a world for all of us to live in. You are the greatest god of all because you have... Something we have in common, my rune-bound friend. Can you Yes. Hokan's curse is getting weaker. You have almost defeated him. Where is Hokan? He is in Zerah's Great Hall. He is preparing his... The mask has reached its full power. He has already started. But you must force Hokan back into his old body first, before you... That means we must fight against... Belial is not yet fully bound with Hokan. He is still vulnerable. You cannot defeat Hokan, but you can drive Belial out of him with... Defeat. Humans have never been faced with a more difficult mission. Not until then may you release the Phoenix. Only the Phoenix can destroy Hokan and the Circle with the help of the... May this be your last battle for Io, friend. No dobra, wiemy co mamy zrobić. Czyli ciekawe jest to lore spellforce'owe. Możemy klepać sobie półboga na spokojnie, ale z magiem kręgu to już nie mamy szans, musimy Phoenixa uchodzić. No tak to było, dobra. Weźmy sobie. Anulujmy grupy. No ale tak to bywa, bo magowie kręgu to jest absolutna przepotęga. Bogowie im mogą naskoczyć. Dobra. Dawać Menhir. I dawać nam monument bohaterów. Tak jest, dawać bohaterów. Dostaliśmy dwóch lepszych bohaterów. Szkoda, że tamtej ostatniej skrzynki nie możemy otworzyć. Tu nie ma żadnej skrzynki, prawda? No, tu jest ten słaby gość. No to tych gości to spokojnie klepimy. Mistrz strategii ostrzy. O, naprawdę gro? Mistrz strategii ostrzy? Wcześniej nie było mistrzów strategii. Może dlatego goście byli tacy beznadziejni. Dobra, chodźmy sprawdzić, co ten mistrz strategii pokaże. Władca lodu i tak dalej. No dobra, to. Oni są słabi. Ale mistrz strategii? No. What does the rune desire? On my way. Ale tragiczny jest ten mistrz strategii, nie? Wow, w sumie mistrzem strategii, a nie mistrzem walki. Dobra, dałeś tam kolejnego, bijemy go. Jakieś rozwidlenie tu jest, czy coś? O, ostrze koszmar, kurde. Nie fajnie. Dobra, grupa. Prędzej idziemy, dołem czy górą? Nie, a tu jest, widzę, chyba woda, więc tędy nie przejdziemy. No ale ostrze koszmar sobie zabijemy. A, weź tam typa. Właśnie, co tu jest? Łucznik, gość nie ma żadnych skilli, no... Wow, naprawdę? Trochę tragicznie. Dobra, weźmy, załączmy leczonko. A co tu? Aha, zapomniałem o wojowniku cienia. No tak, dobra, chodź tutaj, gościu. On też jest na tyle przydatny, że o nim spokojnie idzie zapomnieć. No, niezła buba. Dobra, weźmy zgrupujmy was teraz tak ładniej. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Ostrze sługa i tak dalej. No nie chronią go jacyś nie najmocniejsi przeciwnicy. Dziwne. Można się było spodziewać, że tu będą jacyś jeszcze groźniejsi goście czy coś. Jacyś, nie wiem, więcej kowali dusz czy coś w tym stylu. No nic z tych rzeczy. Tam ich klepcie, to z tych sługusów na tym aluzie zniszczycie. A ja się zajmę tym gościem. Close the ranks. Hold on.
No, ci nasi wojownicy w miarę klepią. Już nie są tacy beznadziejni jak na początku kampanii. A na początku mieliśmy naprawdę beznadziejnych tych bohaterów. I nawet do tego koszmara coś tam biją, po 100 coś, 130. To chyba ten z tym kosturem Hirina, tak? No, ten kostur jest naprawdę potężny. Szkoda tylko, że kostur jest dwuręczny. Dostajemy też tarczę na przykład. Zresztą tarcza to po pierwsze jest dla maga. Kostur dla wojownika. Nie do pary tak czy siak. No, jeszcze trochę musimy przejść tam. Nie no, ale to już w tym odcinku skończymy. No, myślę, że nie będę nagrywał jakiegoś 10-minutowego odcinka. Chociaż ja wiem, może trochę potrwać ta walka z Hokanem. Hokanem, Belialem, zwał jak zwał, jada. Dobra, my tu spokojnie z tym ostrzem. Weź mi tu pomóż. Tam są co? Pan mistrz strategii, nie? Nie no, dobra, jego bicie najpierw. Po kolei. Niech będzie. Dobra, lecimy teraz na mistrza strategii, tak zwanego. Kolejny koszmar. Nieźle. Dobra, wybicie jego, a ja pójdę już na tego koszmara. Co on tu dał? Mroczne przegnanie. To od tego łuku chyba. Nie no, ten mistrz strategii jest niesamowicie beznadziejny. Niby jakiś tam potężny poziom, 45, ale gość jest super słaby. Chyba komuś się coś pomyliło przy programowaniu tego przeciwnika. Jakieś liczby nie bardzo ze sobą współgrają. Dobra. Ten już będzie sklepany. Trucizna w niego wchodzi. Źle. Więc w zasadzie z tych ostrzy, no to tylko ten koszmar jest taki bardzo problematyczny. Co jest dosyć, no dosyć dziwne. Można się było spodziewać, że trochę więcej będzie tutaj problematycznych przeciwników. Niestety tak nie jest. Tak jak wspominałem gdzieś, nie wiem, poprzednim czy dwa odcinki temu, no. Może nawet więcej. Chyba było przy wąwozie. Tak jak powiedzieliśmy, wspominałem, że przydałoby się za 2-3 miesiące jeszcze produkcji tutaj. Dobra, chodźmy już tutaj. Coś tu ciekawego będzie? Nope, nic ciekawego. Jest Menhir, dobra. I mamy szar zbyt. Tutaj jest krąg już. Czyli mamy, będzie Hokan. Weźcie na początku tego typa. Dobra, nie chciałbym, żeby on zginął i pojawił się przy Menhirze, który jest kosmicznie daleko. Dlatego postaramy się... No dobra, możemy uaktywnić tutaj Menhir, także no problem. Dobrze, więc klepniemy go już w tym odcinku, już nie będę się bawił, bo tutaj już będzie Hokan. Tutaj mamy cały krąg. Dobra, tylko zanim będę się patrzył na krąg, to poradźmy sobie z tymi gościami. A, w niego nie weszło. No dobra, już sobie dacie radę, nie? Dacie sobie radę, okej. Co my tu mamy? Szar z wysp, Rajs czarny, Ingsgrim, no to o nim słyszeliśmy. Lana od pieśni, czy Jana? Lana? Nie jestem pewny. A,
dawać ostrze koszmar, tak jest. No widzę, tu już jest coraz więcej tych ostrzy. No, nie wchodzą te zaklęcia w nich, trochę lipnie. A tutaj jest cała masa ostrzy koszmarów. Co tutaj mamy? Uram czerwony, o to jego widzieliśmy. Ten od demonów niby. Co tutaj jest? Undergast tkacz. Schar wąż. Iria od światła. Elfka, skurde, w kręgu. Grajek, dobra. Gorod mieniec. Jeszcze jakiś jeden gość, którego nie widzimy. Ach, i tu na środku jest Belial. No wygląda dosyć ciekawie, to trzeba mu przyznać. No, chodźmy tutaj. Jest cała masa tych koszmarów. O Jesus, to wszyscy na mnie ruszają. Nie, nie dajmy się! Heal! O wow! Nie! Dobra, udało się. A niestety bohaterowie nam poginą, ale to trudno. Ważne jest to, żeby on się nie odmroził. Dobra, udało się. Nie udało się. Healerka nam zginęła najgorzej. O nie, jeszcze gorzej. Śmierć, tak jest, ale lipnie. Ojejaj, tak weszliśmy niestety troszeczkę zbyt harpagańsko na gościa. O! Ale przynajmniej jednego zabili. Dobra, super. To weźmy to od razu. Gratuluję gościu, gratuluję. Weźmy monument. Będziemy ich bić. Trochę niefortunnie tutaj. Co to jest za gość? Srebrna dłoń, władca lustra. Okej. Bardzo ciekawe. Dobra, weźmy te ostrza. Klepnijmy je. Teraz niefortunnie nam nie wchodziło tam w nich. Niefortunności ciąg dalszy, ale na szczęście się udało opanować sytuację, dobra. Więc co to? Trzy razy zginęliśmy, tak? Nie najlepszy wynik. No nie! Zarzuć leczenie. Dobra. O, ups. Gdzie kichanie? Dobra, nie ma kichania. Dobra, jeszcze zostało tych tutaj trzech plus. No a ten władca lodu, to tam z nim to pal licho, on jest kompletnie beznadziejny. Dobra, ale pomoc się przyda w walce z nimi. Dobra, odsuniemy się od niego troszeczkę. Dobra, no praktycznie brak many, więc pasuje, żeby tutaj poogarniać ich. No, weźcie tam, pomóżcie trochę. Łucznik, dobra, jeszcze jeden bohater nam został do rekrutacji. Dobra, weźcie go, załatwcie już. Mam nadzieję, że nie będę wam musiał pomagać z zamrażaniem. No nie, tak by zginął od doty, dobra. Okej. Została nam ostateczna
potyczka z Beliarem. Ostatni przeciwnik nasz. Czekamy oczywiście, aż wojowniczka nam się zrekrutuje. I musimy tak poczekać, aż mana nam się z powrotem zregeneruje. Popatrzmy, co tu na tych magów, jak oni tutaj wyglądają. Jakiś dziad władca luster, okej. Tkacz, nie wiem, jakiś mag ziemi był, taką szatę ma śmieszną. No, jest dwóch mrocznych elfów, jak się okazuje. Jest ten gość, no proszę. To najwięcej ludzi, jak no, oczywiście. Ork, krasnolud. Trola nie ma. Ciekawe dlaczego nie ma trola w kręgu. Dobra, czy my jeszcze musimy czekać? No, pasowałoby poczekać, aż się ta mana zregeneruje. Nie będziemy nic przewoływać, nie ma po co. W sumie wręcz możemy trochę pokraść many. Ile mamy w ogóle many? To jest dobre pytanie. Ach, nie ty. 955. Szału nie ma. Dobra, chodźmy. Zapiszmy grę. No tak, gościu, tak. Czekaj, czy działają na niego czary. Działają, więc obstawiam, że nie będzie z nim wielkich problemów. Tylko tyle? No tak, tak, taki jego monolog. Really? Ty weź w niego strzelaj na przykład. O, teraz nie weszło w niego zaklęcie. Co ty masz? O matko, aurę kradzieży życia załączył, no najgorzej. Teraz będzie się leczył dziad. Dobra, ale weźcie tego całego. O, duch Grajka. Weźcie tego Grajka całego, bijcie go. Ale proszę mnie tu nie bić, co to miało być, o. Dobra, ja sobie będę go... On hipnozę rzuca, no proszę bardzo. Musimy kontrolować tutaj walkę. Dobra, będziemy go powoli bić. Po mnie lecą, płonąca ofiara. Nope. Który teraz tutaj przybył? Coś wam to nie idzie, panowie? Duch Gora, okej. Dobra, ja go tam będę mroził. Ktoś to śmiesznie biegnie w ogóle, o matko. Dobra, ale pomijając to, wygląda naprawdę badassowo. O. Chodźcie panowie z tej strony. No, bo nie chcę, żeby to ostrze mnie tutaj dziabało. No właśnie. Gość tu, gościu. Zmieniacz ostrzy, w ogóle jakaś dziwna nazwa. Dobra, idźcie tego ducha bijcie. Ja tu przytrzymam pana Beliala. O, ups. Kradzież many, to ten to chyba najgorsza będzie. Magini kręgu. Działa. Ci goście mi kompletnie nic nie robią. Dobrze, że nie wyssała many całej naszej healerce tutaj, nie? Teraz będzie ten kowal, tak? Reinforce the defenses.
Dobra. Śmijcie tego. I z Grimma. Tutaj Belial. No, my go celujemy bez problemu w zasadzie. Przyspieszmy troszeczkę. Dobra, i dawać bić tam Belial. Może tak. Weźmiemy was w jedną grupę. Bijcie to ostrze. A czemu ja mam być przeklęty w ogóle? O kurde, co on tu rzuca? Nie ma takiego rzucania. Wy panowie, bić ducha tego Raita. Ale ty na przykład tego gościa możesz sobie poklepać. O kurde! On śmiercią bije, dobra. Dawać łucznika. Niestety weszła śmierć na niego. No, jeszcze nie przesadzaj gościu za bardzo. A to co tak kurde się wzmocnił ten cały zmieniać ostrze? On się zmienia z czasem, czy co? Weź zarzuć heala. Wygląda na to, że tak, że on się z czasem staje potężniejszy. Dobra, to ich trzeba bić w takim razie. Idź tutaj, gościu. Szar z wysp. Dawaj tam, szara. Co ty rzucasz? O, matka. O, ten bije fireballem. Dobra, ale weźcie to ostrze, bo to ostrze jest groźne. Tamten był... Ale szmak kręgu. Rzut kamieniem normalnie. Super umiejętność. Nie, on się chyba zmienia jednak nie na takiej zasadzie. Raczej na zasadzie... Że im jest słabszy, tym większe obrażenia zadaje. No, klepajcie tam. Dobra, ja się odsunę od niego. Ach tak! A nic na nic, gościu. Co ty sobie myślałeś? Chowaj tego ducha. A, proszę. Jednak dziadzie. Zmieniaj się. You are to be cursed. You have interrupted the transformation. Miserable rune slaves. My eternal flame will destroy you just as it created you. Comrade, the time has come. Insubordinate bunch of slaves. Now you will receive my judgment. The Phoenix. Now! Kadstępa, ale kadstępki niestety nie mogę tutaj wam nagrać. Znaczy mogę, ale no, YouTube może się z jakiegoś kosmicznego powodu do mnie przywalić, że pokazuje. W takim razie skończyliśmy Spellforce'a, Cień Feniksa. No, ostatnia walka była całkiem niezła. Jak się okazuje, nasza postać maga żywiołów była niesamowicie potężna i w zasadzie nic nie było w stanie jej się oprzeć. Była w stanie się oprzeć moja trochę głupota i zaniedbanie postaci. No, nie postaci, tylko sytuacji. Eksperyment z białą walką mnie wypalił, ale koniec końców nie miało to kompletnie żadnego znaczenia. No cóż, tak jak mówiłem, gra bardzo fajna, kampania naprawdę super. A może parę lokacji, takich troszeczkę niedokończonych. Szczególnie ostatnia lokacja, taka, no, taka mech jest. Ta przedostatnia, no jest tam ten ciekawy pomysł z tymi sza. I nawet jakoś to ma sens. Natomiast ostatnia, no...
No nie wydaje się jak ostatnia lokacja. Oprócz tego, że jest jeden rodzaj przeciwnika, ostrze koszmar, który jest przepotężny, to reszta jest beznadziejna. Niestety, no tak to jest właśnie. Ale to właśnie był Spellforce Cień Feniksa. Ja was żegnam, trzymajcie się, pa.